hejka, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się zlewem. Czarnym zlewem. Czarnym, kamiennym zlewem. Czy jesteś osobą, która posiada kamienny zlew i niemiłosiernie denerwują cię zacieki, odbite kubki, zachlapania, jakieś białe ślady po wodzie, po kamieniu? A może jesteś osobą, która zastanawia się nad takim czarnym zlewem do swojej kuchni, bo widzi, że świetnie wypełniłby to wnętrze i idealnie by się komponował z całością twojego designu kuchennego? Szukałam rozwiązania, żeby ten zlew cały czas wyglądał po prostu dobrze. I mam mój złoty środek, dzięki któremu zlew, który mamy w kuchni, jest używany codziennie, to normalne, ale przez cały czas wygląda dobrze, jest czysty i nie straszy. Dostaję całą masę pytań o to, jak to wygląda i czy polecam taki zlew, więc zaczynamy. Jeżeli chodzi o sam zlew, skąd go mamy, bo pewnie pojawi się dużo takich pytań. My mamy zlew z IKEA, dwukomorowy z ociekaczem. Tutaj Wam dodaję film odnośnie całej ergonomii kuchni i tam coś więcej mówię o zlewie, kranie i tak dalej, więc tam Was odsyłam, tutaj się nie będę tym zajmować. Czy polecam mieć zlew? Tak, polecam mieć zlew. Czy polecam mieć czarny zlew? Tak, w sumie tak, bo nie mam z nim aktualnie żadnego problemu. Jak wygląda jego czyszczenie i czy jest to trudne? Ja od razu powiem, że nie jestem osobą pedantyczną. Jeżeli mogę sobie życie ułatwić, to to robię. Dlatego mam w domu roboty sprzątające, roboty myjące okna, bo jest to niesamowite ułatwienie. I tutaj też szukałam sposobu, żeby ten zlew czyścić jak najrzadziej. Bo raz, że po prostu takie szorowanie zlewu nie wydaje mi się, żeby było dobrym rozwiązaniem i dla zlewu, i dla Was. Nie, dla nikogo to nie jest dobre rozwiązanie, nikt nie lubi szorować zlewu przez 3 godziny. Ale na potrzeby tego filmu zawaliłam ten zlew totalnie. On nie był myty, przecierany, jak coś odstawiałam, w ogóle tego nie czyściłam przez około tydzień, półtorej tygodnia. I tak, jak widzicie, on jest okropnie brudny. Są tu zacieki, są tutaj plamki po mleku, są tutaj tłuste plamy, są tutaj pozostałości jakby takiego kamienia od wody. Zostawiłam również odpływy zlewu, które dość mocno zaszły. To nie jest rdza, to jest bardziej coś taki brudno, bo tam ścieka mnóstwo różnych rzeczy po myciu na przykład garnków i to nie wygląda zbyt dobrze, więc wszystko zostawiłam tak jak ma być, chociaż kłuło mnie to w oczy i bolało mnie serce, bo nienawidziłam tego i w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy faktycznie to też doczyszczę. No ale to taki hard test tego mojego sposobu. Potrzebujecie do tego gąbkę, zwykłą kuchenną, ocet, płyn do naczyń i ręcznik papierowy. Ocet jest po to, aby zdjąć wszystkie zacieki z kamienia. On jakby zastępuje nam to mleczko, takie wiecie, do mycia, szorowania, ale jest zdecydowanie delikatniejszy. Ja wiem, ktoś mi tam powie, to zlew jest kamienny, on ma być, kurde, on ma mnie przeżyć i coś tam, coś tam. No jeżeli tak uważasz, ok, ja nie uważam, że mój zlew mnie przeżyje, ale jak kto chce. To łatwiejszy, tańszy i delikatniejszy sposób, a przede wszystkim, no, mimo wszystko bardziej prośrodowiskowy. Teraz miksturę. Zamaczamy gąbkę, na gąbkę nalewamy płynu do naczyń i octu. Taką miksturę sobie mieszamy w tej gąbce i teraz okrążnymi ruchami, przede wszystkim ważne, tą miękką częścią gąbki, szorujemy cały zlew. Gruba piana aktywna, że tak powiem. Myjemy miejsce w miejsce okrężnymi ruchami, nie zapominamy o tych rowkach w ociekaczu. Każdy zakamarek tego zlewu razem z baterią po prostu taką miksturą dobrze myjemy i zostawiamy ją na jakieś 10 minut, sprawdzając, żeby nie wyschła, wyschnęła, wysuszyła się. Zajmiemy się teraz tymi odpływami, które są srebrne, które nie wyglądają zbyt dobrze. I tutaj ta sama mikstura, ale z większą dozą octu, ponieważ ocet nam to bardzo ładnie doczyści. Tutaj dobrze sprawdza się to mleczko do mycia. Jeżeli macie mocno zakamienione, to możecie zamknąć ten odpływ i zalać go octem i na chwilę zostawić. Wszystko puści,
Uwierzcie mi. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Po wymyciu octem i przed myciem octem jest różnica kolosalna. Wszystkie jakieś zacieki, brud, kamień, taki śluz, mas, cokolwiek, bo to tak zostaje w zlewie kuchennym, niestety, schodzi. Bez problemu schodzi. Po tym czasie, to prawie będzie 10 minut, jak sobie to wszystko dokładnie wyczyścicie, spłukujemy dokładnie cały zlew. My mamy taką wygodną bardzo tą kran, który mogę sobie to wszystko opłukać, kran mi się rusza, jego też Wam dodaję tutaj w opisie, tak będzie najłatwiej. I najważniejsza część teraz tego wszystkiego, wycieramy cały zlew, dobrze opłukany, do zera. Suchym papierowym ręcznikiem wycieramy, żeby nie został nam żaden zaciek. Jeżeli zobaczycie, że gdzieś tam jeszcze jakieś elementy kamienia zostały, bo zabrudzony zlew był mocno, to można tą czynność powtórzyć. Widocznie za mało wyszorowałyście za pierwszym razem, wyszorowaliście. I warto sobie zrobić to jeszcze raz, nie będzie żadnego problemu. I tak samo spłukać i przede wszystkim wytrzeć do sucha. Cały zlew wycieramy do sucha. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie została żadna kropelka wody, żadna jakaś tam wilgoć. Wszystko ma być elegancko suche. I teraz potrzebujemy olej. Zwykły olej do smażenia. Ja używam to, co mam pod ręką. Nie używam żadnych olejów przeznaczonych na przykład do impregnowania blatów czy czegoś takiego. Wystarczy zwykły olej kuchenny, który każda z Was ma w swojej kuchni. I ręcznikiem papierowym dokładnie wcieramy ten olej w nasz zlew. Miejsce w miejsce, każdy kawałek, całe ma być uwalone od oleju. Mocno to ma być wtarte. I najlepiej zostawić to na całą noc, więc takie czyszczenie zlewu robicie sobie przed spaniem, że tak powiem. Zostawiacie go na całą noc, żeby ten olej się wchłonął. To jest impregnowanie zlewu. Po co się to robi? Robi się to po to, żeby zlew był dalej ładny, błyszczący. Znaczy błyszczący, no kamień nie jest taki błyszczący, ale żeby dobrze wyglądał, jak nowy ze sklepu. I przede wszystkim po takim natarciu oleju brud się go tak nie ima. No i po tej całej nocy rano bierzecie znowu ręcznik papierowy i wycieracie ten olej do sucha, do zera. Ścieracie wszystko, ale nie używacie tutaj gąbki, wody, płynu do naczyń, żeby to rozpuścić, tylko musicie to zetrzeć. To jest bardzo ważne. I uwierzcie mi, da radę to zetrzeć do zera. Zlew nie jest tłusty, absolutnie tego się nie bójcie. Teraz się pojawią w Waszej głowie myśli. Masakra, nigdy w życiu nie kupię zlewu kamiennego. Kastyle roboty! Zapytacie się, jak często myję tak mocno zlew. Z ręką na sercu mówię Wam, że maksymalnie raz w miesiącu robię mu takie ekstremalne czyszczenie, ale jak już robię mu takie mocne czyszczenie, to też go od razu zaolejuję. I czasami po prostu zostaje mi olej po smażeniu. Wiecie, czysty, bo on nie może być spalony, nie może być brudny. Ja sobie go przelewam przez sitko i tym olejem po prostu smaruję. On ma takie same właściwości, przynajmniej u mnie w zlewie, nie musi to być czyściusieńki olej, może to być na przykład, nie wiem, po smażeniu frytek, załóżmy, zrobicie sobie raz frytki, bo Wasze dziecko ma ochotę na frytki, albo Wy macie ochotę na frytki i ten olej jest praktycznie w ogóle niezużyty, więc taki olej możecie sobie wykorzystać właśnie do tego olejowania zlewu. Ja sobie go odlewam do słoiczka i z niego korzystam, jeżeli trzeba. Więc raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, coś takiego. I teraz pytacie, jak zrobić, żeby jakim cudem czyścić tak rzadko zlew? Otóż po każdym jakimś myciu, czy nie wiem, zostawicie coś na ociekaczu i jest to mokre, warto przetrzeć zwykłą wodą i przetrzeć ręcznikiem papierowym. Jeżeli myjecie coś w zlewie i zostały Wam zacieki jakieś takie, wiecie, popryskane, przelewacie to wszystko wodą, opłukujecie ten zlew i ja go zawsze wycieram do sucha ręcznikiem papierowym.
który zostanie mi z czyszczenia blatu, z czegoś tam, zawsze jakiś ręcznik papierowy jest, bądź zwykłą ścierką, jak wolicie, czego tam używacie i nie ma absolutnie problemu, że zostają takie zacieki. Naprawdę zlew można bardzo łatwo utrzymać w tej czystości, wystarczy tylko się po prostu nauczyć tej czynności, żeby ten zlew opłukać i zetrzeć, ale generalnie nie jest to jakoś zbytnio trudne, bo nie znam nikogo, kto zostawia brudny zlew po myciu garów taki, wiecie, upitolony, nie? No może poszalałam, bo większość facetów tak ma, nie? Myje garki, ale już zostawi cały syf w tym kurku, w tym sitku, bo on miał tylko umyć garki. Nie mówiłam nic, żebym umył też zlew. To są dwie różne czynności, to są dwie różne rzeczy. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy użyłyście mojego sposobu, albo używacie. Czy go znałyście wcześniej, czy pierwszy raz Wam o tym wspominam. Zdaję sobie sprawę, że część osób wie o tym, ale część, tak jak ja, od kogoś się musiała dowiedzieć, więc tutaj Wam daję takie kompendium wiedzy. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, jeżeli taki materiał Wam się podobał, bo chętnie będę robiła z takimi trikami więcej, ale muszę wiedzieć, czy Wy jesteście za takimi tipami szybkimi. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na kanał Drugi Enjoyment, zapraszam do subskrypcji oraz na pozostałe media. Żegnam się z Wami i całuję, ściskam mocno. Bye!